Koronawirus uderzył w świat z ogromną siłą. Ludzie poczuli strach. Pandemia ubrała nas w maski. W mieszkaniach urządziła nam biura i szkoły. Przez internetowe kamery patrzą na nas współpracownicy i nauczyciele. Czy tylko oni? Kto jeszcze zagląda w nasze domowe konty i na nasze bankowe konta? Uważaj, co pokazujesz, gdy jesteś w domu i myślisz, że jesteś bezpieczny.